Cześć. Jak zapewne wiecie, oddychanie jest złożonym procesem. Wymaga on odpowiedniej koordynacji układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, jak również narządu ruchu. Proces wymiany powietrza pomiędzy płucami a atmosferą jest możliwy dzięki pracy naszych mięśni oddechowych. Ponadto na mechanikę oddychania wpływa również elastyczność tkanek miękkich, takich jak ścięgna, mięśnie czy więzadła. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka ćwiczeń poprawiających mobilność m.in. naszego kręgosłupa, klatki piersiowej oraz obręczy barkowej. Stań w pozycji wyprostowanej z ramionami ułożonymi wzdłuż tułowia. Dłonie ustaw w ten sposób, aby kciuki były skierowane do przodu. Następnie unieś ramiona przodem w górę, robiąc przy tym wdech nosem. Kiedy ramiona są już uniesione, ułóż je w ten sposób, aby dłonie były skierowane do wewnątrz. Złącz łopatki i opuść ramiona, robiąc przy tym wydech. Podczas opuszczania powinniśmy odczuwać napięcie w obrębie klatki piersiowej i obręczy barkowej. Ćwiczenia powtarzamy 8 do 10 razy. Stań w pozycji wyprostowanej lub usiądź na krześle. Prawą rękę unieś nad głowę. Wyprostuj łokieć i nadgarstek. Ramię zbliż do ucha. Lewą dłoń ułóż na prawym biodrze. Wykonaj skłon boczny w lewo. Prawą rękę staraj się wyciągnąć jak najmocniej w lewo. Pozycję utrzymaj około 5 sekund. Następnie płynnie zmień stronę. Całość powtórz 8 do 10 razy na każdą stronę. Przyjmij pozycję klęku podpartego. Ręce wysuń nieco w przód. Następnie zbliżaj powoli pośladki w kierunku pięt do momentu odczucia lekkiego napięcia w okolicy grzbietu. Utrzymaj tę pozycję przez około 5 sekund, a następnie wróć do pozycji wyjściowej. Całość powtórz 8 do 10 razy. To tyle na dzisiaj. Oglądajcie nas w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.